nowy blok trzypiętrowy. Bez windy, ale z domofonem. Więc zawsze można tutaj podejść. Sprawdzamy, czy działa domyślny kod. Działa. Jeszcze raz. Tylko się nie domyka. A teraz kod instalatora. 00210820004. Działa, ja nie mogę. Działa. 00210820004403. Wpisujemy kod chyba. I sprawdzimy, czy zapisaliśmy kod. A nie, nie zapisaliśmy. Tylko domyślny. A nie otwieramy. Spróbujemy jeszcze raz. 00210820004. To było 3. Nie. No bo wiem już. 403 i oto kod. I tutaj chyba można sobie wpisać. Dwa są kody, 66 to domyślny. Nie zapisał się. Tak się przypisuje nowy kod. Zapisałem. Teraz opuszczamy, przyszczelujemy, wpisujemy nowy kod. Nowy kod dodałem. A teraz stary. Działa. Tylko teraz trzeba jakoś usunąć ten kod. Dobrze, dzięki za oglądanie. Dobra, kasowanie kodu 00210820004403. Tak? Co mamy dwa kody. Ten usuwamy. Usunęliśmy kod, zapisujemy, przytrzymujemy przycisk i sprawdzamy, czy działa kod 2580. Nie działa już, a tamten 6666 działa. Zostawiamy domofon tak jak był. Dobrze, doskonale. Dzięki za oglądanie. Nauczyłem się zmieniać kody w MIVI. Tylko nie wiem, gdzie będzie mi się dało jeszcze taki robić, ale dodałem kodzik, więc super. Więc dzięki za oglądanie.